dzisiaj gmina Hanna i Hanna stała się stolicą Polski bezpartyjnych. Tak, bardzo się cieszę, że to pierwszy lubelski kongres samorządowy pod tytułem Samorząd, teraźniejszość i przyszłość, zorganizowany przez bezpartyjnych samorządowców, zorganizowany jest w gminie Hanna. Bezpartyjność, czy to jest istotna rzecz, czy rzeczywiście jest to pewne rozwiązanie, pewne wyjście i propozycje dla wyborców? Myślę, że tak, bo na takich małych gminach, na takich małych miejscowościach jak gmina Hanna, tutaj właściwie tej wielkiej polityki nie ma i partyjności nie ma. Podkreślamy samorządność. Być może dlatego bezpartyjni samorządowcy z całej Polski zdecydowali, że u nas będzie to ten kongres. Dlatego bardzo się cieszę, bo wielkie święto mamy w Hannie dzisiaj. Pani wójt jest bezpartyjna. Tak, ja jestem bezpartyjna, jestem czwartą kadencję. Zawsze startowałam ze swojego obywatelskiego komitetu. Mieszkańcy mojej gminy wiedzą o tym, że nie należę do żadnej partii, a priorytetem dla mnie jest samorządność. Także przez panią gotuje się krew w lokalnych politykach partyjnych. Tak? No nie, no. chyba nie. Jak się porozumiewacie? No przecież i w powiecie, i w województwie jednak rządzą partie, więc jak to wygląda? Powiat i województwo tak, powiat może troszeczkę mniej, ale województwo tak. No ale myślę, że trzeba mieć te umiejętności takie kompromisu i pokazujemy, że nasze sprawy, te naszej małej ojczyzny są bardzo ważne dla nas i dostrzegają to władze samorządowe województwa też, więc to jest bardzo wielka wartość być bezpartyjnym, ale taka miłość do ojczyzny wyrażona w działaniu lokalnym. To jest bardzo ważne. A nie trudniej właśnie bezpartyjnym samorządowcom o te słynne już czeki, glejty i inne obietnice? Tak, ja to odczuwam na własnej skórze. Gmina Hanna to odczuwa. Co nie znaczy, że mamy iść w jakieś związki nieformalne, no bo jednak mamy też lustra, każdy staje przed lustrem i potem sobie sam musi dać rozgrzeszenie. Także wiemy bardzo dobrze, że Hanna jest bezpartyjna, ale bardzo, bardzo samorządna. I to jest bardzo ważne. Trochę o innowacyjności w gminie Hanna. Tutaj być może pani wójt, a ja tak wspomnę może hasłowo. Oświata, kultura w gminie Hanna to jednak to, w czym żeście mocno zadziwili Polskę. Prawda. 10 lat temu, w 2013 roku, zakończyliśmy przeprowadzenie reformy oświaty, która trwała, reforma trwała kilka lat, ale finał był taki, że przekazaliśmy wszystkie szkoły do prowadzenia innym jednostkom niż JST. Wszystkie szkoły prowadzone są do dzisiejszego dnia przez stowarzyszenia, fundacje. Dzięki temu wyzbyliśmy się jakby reżimu karty nauczyciela, którą doskonale wszyscy burmistrzowie, wójtowie, prezydenci i samorządowcy znają i wiedzą, że oświata pożera dużą część budżetu samorządów. W związku z powyższym manewr ten pozwolił nam na duże oszczędności i dzięki temu mieliśmy środki do wkładu własnego, do pozyskania środków unijnych. Także taki skok cywilizacyjny w rozwoju gminy nas nastąpił dzięki temu, że właśnie te zaoszczędzone pieniądze mogliśmy włożyć w coś innego, w rozwój gminy. Chodzi o drogi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, zabytki. Mimo, że karty nauczyciela nie ma, to jednak nauczyciele są i są zadowoleni.
Czy nauczyciele są zadowoleni, to tutaj bym postawiła znak zapytania i dyskutowała. Myślę, że nie, bo wiadoma sprawa jest, że tak, wiadomą sprawą, że płace z karty nauczyciela są inne niż z kodeksu pracy, ale dzięki temu funkcjonują małe szkoły. Mamy na ten moment w tak małej gminie, która ma 2800 mieszkańców, mamy 4 podstawowe szkoły, więc myślę, że to jest dużo, jeśli chodzi o liczbę szkół. W każdej szkole ktoś pracuje, w każdej szkole oprócz nauczycieli pracują jeszcze administracja i obsługa, więc miejsca pracy są. Dzieci mają blisko do szkoły, budynki szkoły są zadbane i pełnią funkcję niejednokrotnie, nie tylko funkcję edukacyjną, ale jeszcze inne funkcje, które są potrzebne na wsiach, prawda? Więc myślę, że to, co żeśmy zrobili, jak to kiedyś powiedziała jedna pani minister edukacji, to, co zrobiła gmina Hanna, to modelowe rozwiązanie.